Barrens. Pierożki. Ta nadeszła fala deszczu. Się nagrywa i nic nie mówisz. Trochę masz tak oczy, jakbym cię bił w wolnych chwilach. Bo powoli mamy to. Witajcie ponownie na Tajwanie. Co nieco już widzieliście w poprzednim odcinku, a dziś rozpoczniemy w tradycyjny sposób. Witajcie, bo chciecie, tutaj Dominik. I Natalia, bez sensu. Dzisiaj pokażemy wam 10 rzeczy, jakie trzeba zrobić, będąc na Tajwanie. Zacznijmy od tego, że wcale nie pokażemy wam 10 topowych miejsc z Tajwanu, bo jedna z kart pamięci dała się skorumpować i spora część materiałów poszła w diabły. Opowieść swoją rozpocznę od Tajpej, stolicy Tajwanu, jednej z najnudniejszych stolic, jakie kiedykolwiek odwiedziliśmy, gdzie za 7 ulicami i 7 parkingami stoi słynny wieżowiec Tajpej 101. O wysokości 509 metrów. Do 2010 roku był uznawany za najwyższy skończony budynek na świecie. Spinaliśmy się ponad 2 godziny w upale, by zrobić sztosowe ujęcia i uwierzcie mi na słowo, takie właśnie były. Ale przepadły, więc przeskoczmy od razu do nocnego marketu. W Azji, gdziekolwiek się zatrzymamy, nocny market jest obowiązkowym punktem odwiedzin. Wszędzie wesoło skwierczy jedzenie, ludzie się przepychają, a gdzieś tam w zaułku przebiegnie szczur, niewiele mniejszy od kota. Nocne markety to miejsce, gdzie bierze się głęboki wdech otoczenia i rozkoszuje się prawdziwością świata, który cię otacza. A gdy już się tam jest, to chcę się posmakować wszystkiego. Nam najbardziej zależało na tajwańskich pierożkach, czy może bułeczkach, pieczonych w specjalnych kominach, w których temperatura musiała sięgać chyba 1000 stopni. Kolejka była super długa, ale nic dziwnego. Smak pieprznej wieprzowiny zapadł nam naprawdę na długo w pamięci. Samo przebywanie na Tajwanie sprawiło nam bardzo dużo radości, ponieważ tutaj też odczuwamy mniej tą kontrolę, z którą spotykaliśmy się w Chinach. Tutaj wchodząc do metra czy na autobus, nikt nie będzie was przeszukiwał, sprawdzał waszych plecaków. Nie ma tylu kamer, nie ma takiej policji z taką niemiłą miną. Nie chcę zabrzmieć tak bardzo negatywnie, ale rzeczywiście da się to odczuć po spędzeniu miesiąca w Chinach. Widać to od razu na pierwszy rzut oka, że Tajwan jest taki bardziej dla ludzi, taki bardziej pozytywny, fajny niż Chiny. I to chyba wszystkie takie porównania. Mógłbym chyba powiedzieć, że Tajwan bliżej mu do Japonii, która go okupowała, niż do samych Chin. I to wszystko tworzy tą bardzo zagmatwaną sytuację polityczną. Tajwan jest bardzo skomplikowanym tworem politycznym. Na arenie światowej tylko 16 państw uznaje go jako niezależny kraj. Wyspa długości 380 i szerokości 142 km była wielokrotnie przekazywana z rąk do rąk między wieloma państwami. Była pod władzą Holandii, Japonii, no i oczywiście Chin. I właśnie to Chiny sprawują dziś główną władzę nad Tajwanem, nazywając tą małą wyspę Republiką Chińską. Tajwańczycy są mocno podzieleni na 2 obozy. Tych, którzy chcą pozostać pod władzą Chin i na tych, którzy chcą niepodległości. Dopiero w tym roku pierwszy raz w historii więcej osób oddało głos za niepodległością. Niech was nie zmylą te koszulki z tajwańską flagą. To są symbole tych, którzy chcą pozostać pod wpływami Chin. Jak to się zakończy, dowiemy się już w 2020 roku podczas styczniowych wyborów. My popieramy ich niepodległość. Od 45 minut próbujemy pozbyć się naszych plastikowych kubeczków, ponieważ nie ma tu koszów na śmieci. Tajwan jest bardzo czystym państwem i podczas naszej podróży myślę, że plasuje się równie wysoko jak Japonia, mogą spokojnie ze sobą konkurować w kategorii czystość. Myślę, że to się bierze też z tego, że Tajwan był pod wpływem Japończyków dosyć długo, był całkowicie przejęty i wpływ mentalności Japończyków, czyli to dbanie o czystość, przeniósł się na mieszkańców Tajwanu, co osobiście nam się bardzo podoba. I mimo, że musimy targać te kubeczki, jest to przyjemne, że wszyscy tutaj dbają
i nawet w największych miastach ciężko jest się o coś doczepić. No jak chcesz, to się na pewno doczepisz, ale taką na ogólną skalę Tajwan wypada dużo lepiej niż na przykład Anglia czy Polska. Takie nasze podróżnicze spostrzeżenie. Świątynie na Tajwanie są zdecydowanie chyba najpiękniejsze z tych, które widzieliśmy. Mimo że są takie bardzo przekolorowane, to widać ten kunszt detali, tę pracę, jaką włożyli rzemieślnicy, żeby to stworzyć. Naprawdę są imponujące. Ale jeżeli już się przyjrzymy pagodom, i za mną jest pagoda tygrysa i smoka, to one trącą takim kiczem, taką strasznie tandetą. Wyglądają jak tanie wejście do Luna Parku. I przesadnie, są trochę nadźgane wszędzie, gdzie się tylko da, żeby przykuć uwagę turystów. No nam się to nie podoba, ale myślę, że każdy to jakoś tam będzie interpretował, zwłaszcza osoby, które przychodzą i traktują to trochę jako punkt ich wiary. Jak zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda wnętrze smoka, to właśnie tak. Jedno, co da się zauważyć, to że ich sztuka sakralna nie jest taka drastyczna jak nasza. Nie ma jak przelewu krwi, morderstw. Okej, może to to jest. Chociaż to równie dobrze może być anioł. Mega popularna miejscówka koło naszego domu z jedzeniem, z nudlami, zupy z nudlami i z świnką i z krówką. Chcieliśmy właśnie obiad z knajpy obok. Poprosiliśmy na wynos, bo kolejka była tak ogromna i w ogóle wszystkie stoliki były zajęte, więc postanowiliśmy zjeść u siebie. To by przypuszczał, bo knajpa wygląda jak byle chatka, tu ludzie taksówkami przyjeżdżali i to tacy chyba dobrze sytuowani ludzie. W ciągu minuty wypełniło się, no nie wiem, ze 20 stolików. Ale byliśmy mega szybko obsłużeni i dostaliśmy jedzonko. Teraz próbuję się nie poparzyć. Precyzyjny przelew. Mięso nie widzę. A jest. Muszę wam coś koniecznie pokazać i to szybko. Właśnie w ramach naszej pracy robiliśmy prezentację dla tajwańskich studentów. Opowiadaliśmy o Ameryce Południowej. Trochę zgłodnieliśmy. Właśnie idę coś zjeść i kupić też dla Natalii. Tak, chciałem wam pokazać pierożki, które kosztowały złoty i 5 groszy. Są niesamowicie dobre i bardzo przypominają nam, mi i Natalii, nasze wspaniałe polskie pierogi. A! Hello! Kurczę, uwielbiam być... No, może nie uwielbiam to złe słowo, ale fajnie czasem, jak cię ktoś z lokalsów zaczepi, jest taki sympatyczny. Jedziemy jeść pierożki! Nie gra muzyka. Wyobraźcie sobie, że pod kompleksem Fengguangshan znajduje się 48 pałaców i w tych pałacach znajdują się kapsuły czasu. Każda z nich zostanie otwarta co 100 lat w kolejności jedna po drugiej. Pierwsza otwarta zostanie za 91 lat, zawiera pamiątki historyczne oraz technologię, która była 8 lat temu, w tym na przykład telefony komórkowe, satelitarne i tym podobne. Po tym jak zostanie otwarta, zostanie ona opróżniona i uzupełniona o wynalazki, które będą za 90 lat, od teraz.
Fogwangsha Buddha Muzeum zostało otwarte dość niedawno, bo w 2011 roku. Zostało sfinansowane z datków setek, a może nawet tysięcy wiernych i stało się największym tajwańskim muzeum oraz centrum wyznaniowym i edukacyjnym o tematyce buddyzmu. Sam buddyzm ma wiele różnych odłamów, ale to już temat na film dokumentalny. Nam wizyta bardzo przypadła do gustu, można się było sporo dowiedzieć, podziwiać rozmach tego obiektu. Fajnie też było, że nikt nam nic nie narzucał, do niczego nas nie przekonywał i może jak wrócimy do domu, to sami sobie zrobimy taką kapsułę czasu w ogródku. Tajwańska pogoda znowu daje nam się we znaki. Jesteśmy na drugiej części świątyni. Zwiedzamy drugą część świątyni i zaczęły padać i to takie niczego sobie wielkie krople deszczu. Także pewnie zaraz znowu zmokniemy, ale już się do tego przyzwyczailiśmy, bo na Tajwanie to chyba norma, szczególnie o tej porze roku. Ciekawostką jest, że w całym obiekcie rozdają co kawałek taką właśnie książkę o buddyzmie. Dostaliśmy ją w jednej z pierwszych pagód, do których weszliśmy, a potem oferowano nam ją jeszcze z 3 czy 4 razy. Każdy tutaj jest bardzo taki miły, życzliwy, wszyscy nas witają bardzo serdecznie i chcą nas czymś obdarować. No, uczucie bardzo fajne. Cała atrakcja, w sumie pewnie dla nas atrakcja, dla innych miejsce świętobliwe, do którego przychodzą się modlić, jest za darmo. Nie płacicie za żaden bilet wstępu, musicie tutaj po prostu dojechać. Dlatego na całym obiekcie są dostępne miejsca, gdzie możecie sobie napełnić butelkę z wodą albo przegryźć jakiegoś snacka. Halo, halo, nie śpimy. W końcu życzyliście sobie w komentarzach dłuższego vloga, więcej jedzenia, więcej ujęć małych ziomków, no a Borys nawet prosił o śpiew. Born to be wild! Dobrze mi poszło? Obiecuję, że nigdy więcej się to nie powtórzy. Skuter naładowany, by przemierzać Kennington na południu Tajwanu. Jeszcze tylko niezbędna ochrona. Hello, kitty! Z tym skuterem to jest taka historia, że gdy chcieliśmy go wynająć, to w jednym punkcie powiedziano nam, że nie wolno nam jeździć we dwoje na tym samym, bo policja nas zatrzyma, co było oczywiście absolutnym kłamstwem, bo widzieliśmy całe rodziny jeżdżące w ten sposób. W drugim punkcie pan z obsługi zmierzył mnie wzrokiem i stwierdził, że bateria nie da rady uciągnąć nas dwoje razem. No w to bym jeszcze uwierzył. Jednak tak naprawdę chodziło o kasę i w trzecim punkcie wystarczyło dorzucić 10 zł, a nie 50 i nagle znalazł się jednostat, którego nie zatrzyma policja ani nie wyzionie on skuterowego ducha pod moim ciężarem. Zwycięstwo! Mieliśmy okazję zwiedzić okoliczne klify, świątynie oraz parki. Tu też spotykamy się pierwszy raz z takim ostrzeżeniem. Natalia robi headstand, tutaj mamy widownię. Ludzi zawsze to interesuje. O, proszę bardzo. Pomimo niejasnej sytuacji politycznej Tajwanu, jest on kolejnym państwem, któremu stanęliśmy na głowie. Ale wieje. Ale przynajmniej jeszcze nie pada. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że pogoda jest dzisiaj dla nas łaskawa. No i wykrakaliśmy. Właśnie nadeszła fala deszczu, na szczęście na razie tylko kropi. Pędzimy z powrotem do hostelu, żeby uniknąć przemoczenia do suchej nitki. A to nasze najnowszej generacji pokrowce antydeszczowe. A to nasz budżetowy hotel, w którym czekaliśmy, aby wybrać się na jeszcze jedną wieczorną atrakcję. Na pewno nie pamiętacie naszej wizyty na pustyni Atacama, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć gejzery w nocy. Tutaj oglądamy gejzery gazowe. Wszystko to się pali dzięki złożom gazu ziemnego, które znajdują się pod nami i w porze deszczowej, suchej są one podpalane. Niestety w porze deszczowej, kiedy my jesteśmy, widać słabiej. Ale powietrze jest wypełnione zapachem, czuć ten gaz, a turyści, szkoda, że my na to nie wpadliśmy,
robią sobie popcorn i nas poczęstowali. Było to bardzo miłe. Kurczę, jakbym wiedział, to byśmy przywieźli polskie kiełbasy. Widzicie na powierzchni wody, jak się tworzą bąbelki? Gaz się ulatnia. Wyglądają jak nasza mała kuchenka gazowa. Tyle palniczków, można byłoby gotować 8 potraw naraz. Dominik nam płonie. Z miłości. Szczęśliwego nowego roku! Co jest? Ten, pomrugaj światłem. Ostatni nocny market na Tajwanie zostanie zapamiętany, że po 2 godzinach chodzenia i braku zdecydowania stanęło na takim waflu. Jesteście ciekawi, jak zamawia się jedzenie, gdy potrawy są opisane w różnych znaczkach? Wiatr podargał mi włosy, więc wybaczcie fryzurę. Ale chcę wam powiedzieć, jak sobie czasami radzimy tutaj z zamawianiem jedzenia. W niektórych restauracjach jest to całkiem fajnie zorganizowane, bo są po pierwsze zdjęcia posiłków. I tutaj w przeciwieństwie do tego, co pamiętam z Ameryki Południowej, te zdjęcia są adekwatne do tego, co potem ląduje na talerzu. Czyli to, co widzicie na zdjęciu, to dostaniecie. A nie, że na zdjęciu siódme niebo, a na talerzu widzę jako kotlet. Do tego w tej restauracji można sobie zamówić, zaznaczając, co chcecie. Wpisujecie numer stolika, oddajecie i za chwilę jedzenie przychodzi. Lubię dobre curry. Tutaj to curry jeszcze nie jest takie dobre. Wydaje mi się, że sos jest zrobiony po prostu z jakiegoś proszku. Ale i tak jest lepiej niż było w Chinach czy Japonii. W Chinach w ogóle nie mieliśmy curry. No w ogóle nie było. Pojedźcie do Tianyan, mówili. No i przyjechaliśmy. Ale tutaj kompletnie nie ma nic co do zjedzenia. Co prawda kupiliśmy sobie wejściówkę, która pozwala wejść do 4 atrakcji za jedyne 17 zł, ale te atrakcje są warte swojej ceny, czyli generalnie są no dość słabe. Jedyne czym się Tianyan broni, to jedzenie. Przed chwilą smakowaliśmy pysznej zupy wołowej z takimi cieniuteńko pokrojonymi plasterkami wołowiny i to było naprawdę niesamowite. A teraz wybieramy się na deser. Więc o tyle, o ile nie polecam tego miejsca do zwiedzania, to zdecydowanie kulinarnie jest okej. Ostatnie minuty na Tajwanie, ostatnie nasze jedzonko. To są placki ryżowe. Placki ryżowe, które są wymieszane z mięsem wieprzowym. Jak pamiętacie, w Chinach wegetarianie mogli mieć problemy z tym, że w daniach wegetariańskich było mięso. Tak tu, jeżeli ktoś jest uczulony na przykład na owoce morza, jak na przykład nasza pani kamerzystka, mogą się znaleźć krewetki w daniu typowo wieprzowym. Co do samego dania, jest naprawdę smaczne. Jestem bardzo zaskoczony, jak jest świetnie skomponowany ryż w takim formie placka właśnie z wieprzowiną. Wszystko w takim bogatym sosie. Jeśli chodzi o sam smak, jest to dosyć słodko-słone, co jest dosyć ciekawą kompozycją. Oprócz tego mamy taką zupę. Ta zupa jest zupą również na bazie placka ryżowego, tylko że zmieszaną z rybami. Natomiast ten kleik już jest niekoniecznie taki dobry, jest po prostu bezsmakowy. Wybraliśmy się na taki deser, który przyciągnął naszą uwagę już wczoraj i on polega na tym, że to jest tak jakby tofu, ono jest słodzone w sosie i czerwoną fasolę. Ja od kiedy wróciliśmy z Japonii mam fazę, ogromną fazę na czerwoną fasolę i wszelkie desery z niej zrobione. Niestety tutaj zaliczamy trochę wpadkę, ponieważ ten deser po prostu jest średnio smaczny. Jest fajnie, bo jest gorący, jest taki orzeźwiający, natomiast jego
wartości smakowe są dosyć średnie, takie jakby takie słodkie tofu, a tofu jest, no nie jest raczej szczytem kulinarnym. Natalia, jak twoje? Ja pokusiłam się o lody o smaku herbacianym. Herbata matcha, którą pewnie kojarzycie z naszych vlogów z Japonii. A jak zostały przyrządzone, pani wyciągnęła taką wielką bryłę tych lodów z zamrażarki, po czym umiejscowiła ją w maszynie, która zeskrobała taką solidną porcję i dzięki temu wyglądało to dość ciekawie. W smaku jest też ok. Do tego mamy troszeczkę truskawek, za którymi tęsknimy. Tym razem musieliśmy się zadowolić taką zwykłym dżemem. A cena? Dominika, porcja kosztowała 35 tutejszych dolarów, czyli około 5 zł, moja 65, ale mam więcej. Ten rekordowo długi vlog zakończymy w dzielnicy artystycznej, które odwiedzamy równie często jak nocne markety. A skoro jesteśmy już przy sztuce, to spełnimy waszą jeszcze jedną prośbę. Otóż pytacie nas o możliwość otrzymania kartki z podróży. Właśnie taką możliwość otrzymacie już w kolejnym vlogu. Co trzeba zrobić? No cóż, tego dowiecie się już za tydzień. A tymczasem zapraszam was także do zaglądania do zakładki Społeczność i do zobaczenia za tydzień, bo chcecie. To było bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie i niewidzenie tego, poruszanie się, niewidzenie świata.